Państwa, moim i Państwa dzisiejszym gościem jest pan Zdzisław Dobrowolski, który jest kandydatem do Rady Miasta z ramienia Lepszego Wałbrzycha. Witam. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie Zdzisławie, dzisiaj Lepszy Wałbrzych, ale przecież wszyscy nasi telewidzowie, wszyscy mieszkańcy, a dzisiaj pana wyborcy, kojarzą pana z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Proszę wytłumaczyć, co się stało. To jest długa historia, ale zarazem możliwa do opowiedzenia w takich bardzo krótkich paru zdaniach, sekwencjach. A mianowicie 3-4 lata temu, będąc wówczas, każdy z nas, który teraz tworzymy Komitet Wyborczy Wyborców Lepszy Wałbrzych, byliśmy członkami Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pamiętam to doskonale. Pani redaktor, wówczas było zawarte porozumienie, czy też koalicja, która tworzyła z udziałem Sojuszu Lewicy Demokratycznej władzę i w powiecie, i w mieście. I zaczęło się wówczas tak troszkę dziwnie wobec nas, członków radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha, odnoszenie się. W związku z tym, że Wałbrzych zaczął bardzo intensywnie zabiegać i był na dobrej drodze do odzyskania praw grodzkich. Przyjęta została specjalna ustawa sejmowa, która pozwalała na wszczęcie procedury i wówczas zaczęto jakby dzielić czy też selekcjonować możliwość funkcjonowania koalicji. W powiecie owszem, ale w Wałbrzychu to już trzeba by się zastanowić, ponieważ odzyskanie praw grodzkich to są pewne problemy, czy też jakieś tam niejasne do końca sytuacje i personalne, i organizacyjne dla kolegów. My mieliśmy oczekiwano od nas, że będziemy przeszkadzali w tej procedurze dochodzenia miasta do praw grodzkich. A takim już pretekstem, który absolutnie wykorzystano wobec nas, to był program restrukturyzacji i reorganizacji systemu oświaty w mieście, który został opracowany i wstępnie przyjęty, zatwierdzony również przy wiedzy ówczesnych władz Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez też członka Sojuszu Lewicy Demokratycznej i wiceprezydenta miasta Wałbrzycha, pana Zygmunta Nowaczyka. Dodam, że aktualnie w dalszym ciągu najlepszego w zakresie prowadzenia oświaty nawet na Dolnym Śląsku. I ten pretekst stał się dla wówczas kolegów władz Sojuszu Lewicy Demokratycznej podstawą do postawienia w sposób taki, uważamy w dalszym ciągu, nie merytoryczny, tylko na zasadzie macie się sprzeciwić, macie być przeciwko, nieważne jakie będą tego konsekwencje i skutki, a zaznaczę jeszcze raz, przypomnę, że był to komplementarny program zaproponowany przez Zygmunta Nowaczyka, który łączył się również z dużym projektem inwestycyjno-modernizacyjnym pod tytułem Szkoła Odnowa. Ten program jest do tej pory realizowany i ten reorganizacja sieci placówek oświatowych w ten program była wpisana. Stało się tak, jak się stało. Koledzy stwierdzili, że sprzeciw jest absolutnie niezbędny, nieważne, że cały system przestanie funkcjonować, że nie będzie to potem miało sensu. No i staliśmy się niepotrzebni w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Panie Zdzisławie, ja rozmawiałam z ówczesnymi, jak pan to określił, władzami, nawet samym głównodowodzącym Leszkiem Millerem i ja wtedy usłyszałam, że państwo, członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, sprzeniewierzyliście się SLD-owskim ideałom, ponieważ zagłosowaliście za likwidacją szkół. Tego w programie SLD nie ma. Można to tak też i przyjąć. No, ja nie będę komentował wypowiedzi ani poglądu byłego premiera, aktualnego przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w kraju.
Natomiast no, ja stwierdzam, że nie było sprzeniewierzenia się po naszej stronie, tylko nie było woli merytorycznego potraktowania i nawiązania współpracy w zakresie podjęcia możliwości reorganizacji systemu oświaty w mieście w kontekście tego dużego projektu inwestycyjno-modernizacyjnego. Czy Państwo się odwoływaliście od tej decyzji? Część, to było tak, że nie wiem, ja i jeszcze ktoś tam sami złożyliśmy rezygnację z przynależności. Natomiast wiem na pewno, że koleżanka Danusia Marosz, Stenia Pawełek i chyba i Robert Rozmuski, ale nie wiem tego na pewno, odwoływali się do Wojewódzkiego Sądu Kolżyńskiego, jak opowiedzieli, jak przebiegała ta tak zwana rozprawa, czy też rozpoznanie ich odwołania, to żałowały potem, że weszły na tę drogę upokarzającą ich. Nie żałujecie dzisiaj swojego odejścia z SLD? W kontekście tego, co się dzieje w mieście, efektów, jakie zostały uzyskane w zakresie realizacji tego kompleksowego, komplementarnego programu, za który zostaliśmy potraktowani, tak jak tu już na wstępie i pani redaktor, i państwu mówiłem, nie żałujemy, ponieważ udało się naprawdę coś w mieście takiego zrobić, co jest niespotykane i niemierzalne wręcz w innych warunkach, być może nawet lepszych finansowo, w bogatszych miastach. To, co w Wałbrzychu się dzieje, nie tylko w całym mieście, ale w zakresie placówek modernizacji, rozbudowy i unowocześnienia placówek oświatowych, jest to ewenementem w skali kraju. Panie Zdzisławie, dobrze. Dzisiaj jesteśmy już w zupełnie innym miejscu. Tworzycie komitet wyborczy Lepszy Wałbrzych. A skąd taka nazwa? Ponieważ wspólnie, zastanawiając się nad formułą organizacyjną, byliśmy zdecydowani, żeby najpierw kontynuować tą naszą historyczną przynależność i nie ukrywam w dalszym ciągu poglądy, jakie reprezentujemy i uważamy za cały czas za myśl przewodnią naszej działalności, ponieważ w okresie funkcjonowania w Radzie Miasta Wałbrzycha, gdy zostaliśmy wyrugowani z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, funkcjonowaliśmy jako klub radnych pod nazwą Ruch Samorządowy Lewica. I w tym kierunku również zastanawialiśmy się nad zorganizowaniem czy też utworzeniem klubu wyborczego wyborców, który by nosił w swojej nazwie Lewica lub odniesienie do tych wartości, które cały czas realizujemy. Ale jakże po konsultacjach w wielu środowiskach, w wielu stanowiskach i wypowiedziach naszych koleżanek i kolegów, zostaliśmy przekonani do tego, żeby nie mnożyć po prostu lewicowych struktur w mieście, nie powodować dezorganizacji i dezorientacji na tym politycznym obliczu Wałbrzycha. Dlatego też druga lewicowa formacja, jakkolwiek by się nie nazywała i jakiegokolwiek by źródła nie wywodziła, byłaby pewnego rodzaju zamieszaniem. I szanując też po prostu historycznie Sojusz Lewicy Demokratycznej z jego uprawnieniami i do nazwy, i potem do hasła Lewica Razem, bo pierwotnie w podobnej formule chcieliśmy się zorganizować. Nie chcieliśmy czynić mieszkańcom problemu z wyborem lub zamieszania odnośnie tej naszej nazwy. Przyjęliśmy Lepszy Wałbrzych, ponieważ jesteśmy przekonani, że nie ma tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Lepszy Wałbrzych zawsze będzie dążeniem i naszym, i mieszkańców. W naszym programie mamy założenia właśnie zmierzające w kierunku Lepszego Wałbrzycha, żeby to nasze miasto z każdym dniem, rokiem i kolejnymi jeszcze okresami było coraz lepsze. Stąd Lepszy Wałbrzych. Jakie osoby skupiacie w swoich szeregach? Lepszy Wałbrzych założyły osoby, czy to założyliśmy grupą
radnych, aktualnie jeszcze radnych Rady Miasta Wałbrzycha, z którzy funkcjonowaliśmy pod hasłem Ruch Samorządowy Lewica, doszła do nas, i mówię o liderach organizacyjnych, właśnie zorganizowaliśmy i mówiliśmy na zorganizowanie się w 5 okręgach, bo na tyle okręgów wyborczych jest miasto podzielone, doszła do nas na funkcję, czy też wzięła na siebie obowiązki lidera koleżanka Dorota Becker, w przeszłości znana osoba i aktualnie nie tylko w Wałbrzychu, ale i poza Wałbrzychem, bo z powodzeniem kolejną kadencję pełni funkcję zastępcy burmistrza w Mioroszowie, a w Wałbrzychu znana jako wiceprezydentka i odpowiedzialna osoba za inwestycje z dobrym skutkiem wówczas realizowane przez Staszka Kuźniara. W naszych szeregach jest właśnie Staszek Kuźniar, były prezydent miasta Wałbrzycha. Mamy liczną grupę lekarzy, liczną grupę nauczycieli, działaczy samorządowych, działaczy z tak zwanego obszaru trzeciego wieku, mieszkańców, którzy swoim doświadczeniem i ogromną wiedzą chcą dalej pracować na rzecz Pani miasta Wałbrzycha. Także jest to grupa bardzo kompetentna, nieprzypadkowa, która od dawna jest zainteresowana rozwojem Wałbrzycha. Ale jest Pan przekonany o tym, że te osoby, które Pan przed chwilą wymienił, zapisały się złotymi zgłoskami w historii naszego miasta? Ja myślę, że nie ma tu osób, których moglibyśmy się, tak powiem kolokwialnie, wstydzić. Absolutnie. Każda z tych osób jest, no ja nie chcę tu już gloryfikować ani wyolbrzymiać, żeby nie było sytuacji, że ktoś tam w sytuacji sąsiedzkiego jakiegoś tam niedosytu lub sporu powie, a macie takiego, który jako sąsiad to mi się nie kłania, albo gdzieś tam przykre słowo powiedział, bo i tak to może się zdarzyć. Także ja myślę, że w historii miasta każda z tych osób zapisała się naprawdę swoim ogromnym dorobkiem, wiedzą i doświadczeniem, jak również wiarą w to, że wreszcie w Wałbrzychu można w czymś pozytywnym uczestniczyć, i ta wola uczestniczenia i dokonywania przemian w tych ludziach dalej bierze górę nad potencjalnymi, ewentualnymi słabościami, które każdy z nas ma. Z czym idziecie do tego samorządu? Jakie hasła Wam przyświecają? Można by tak krótko skwitować nasz no, program, bo to tak to można by nazwać jakby no, w paru punktach. Pierwszy, najważniejszy, to jest kontynuacja pozytywnych przemian, jakie w Wałbrzychu się dokonują, w których uczestniczyliśmy, których nie żałujemy i chcielibyśmy w dalszym ciągu mieć w tym konkretny, pozytywny udział. Kolejny punkt naszego zainteresowania to jest jakby wynikający również z naszej ideologii, z naszego tego lewicowego w dalszym ciągu stosunku do otaczającej rzeczywistości, to jest podniesienie na wyższy poziom w miarę kompetencji i możliwości miasta Wałbrzycha opieki zdrowotnej i poziomu zdrowotnego mieszkańców. Tu mamy na myśli kontynuowanie już rozpoczętych procesów i procedur związanych z przywróceniem do szkół gabinetów stomatologicznych. To są szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewczynek po ukończeniu 12 roku życia. To przygotowujemy się i będziemy namawiali zainteresowanych również do podjęcia badań przesiewowych mężczyzn w określonym przedziale wiekowym ze względu na diagnozę raka prostaty i możliwości leczenia. To jest cały obszar z tej właśnie społecznej polityki prozdrowotnej. Z innych obszarów, które chcemy kontynuować, to jest opieka senioralna, która niestety w Wałbrzychu zaczęła się bardzo pozytywnie, to znaczy nie niestety, wreszcie zaczęła się pozytywnie rozwijać, ale mamy pewien niedosyt, bo mamy już za sobą uruchomienie Domu Pomocy Społecznej, dziennego ośrodka pobytu dla osób starszych. Dobrze się rozwijają wszystkie struktury, informacje związane z tak zwanym trzecim wiekiem. Jest bardzo aktywna przy prezydencie funkcjonująca Rada Seniorów, Wałbrzyska Rada Seniorów, i tu chcemy być aktywni i
przydatni w zakresie podpowiedzi i nadzorowania kolejnych pomysłów, a mianowicie budowy osiedla senioralnego, co będzie ewenementem, nawet wydaje mi się, w skali kraju, bo jest to pomysł prawie że nasz, tu lokalny, który być może stanie się jakimś takim i będzie przeniesiony w inne miejsca w Polsce. To jest rozbudowa opieki i udoskonalenie w dalszym ciągu opieki nad dziećmi i młodzieżą. Mam doświadczenia pozytywne od żłobków począwszy poprzez przedszkola, ale chcemy dalej pracować nad tym, ażeby zachować w Wałbrzychu jak najwięcej ludzi młodych. I to młodych, którzy będą przygotowani do pracy w Wałbrzychu, bo zdobędą tu zawód wynikający z potrzeb lokalnego rynku pracy. I dlatego też kolega Zygmunt przygotował i wdraża w porozumieniu z zakładami pracy projekt jakby restrukturyzacji i zmiany systemu funkcjonowania i nauczania w szkołach średnich zawodowych. Przywrócenie nauczania zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych. I to jest to, co było kiedyś zaniechane w wyniku reformy systemu oświatowego. Chcemy przywrócić. Mamy zapotrzebowania zgłaszane przez wiele zakładów pracy, czy ze strefy, czy Kamela, czy Wałbrzyski Związek Wodociągowy i Kanalizacji, bo proszę sobie wyobrazić, w Wałbrzychu nie ma monterów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych. Jest to niezrozumiałe i niespotykane, żeby w sytuacji, kiedy jest tyle potrzeb, tyle możliwości uzyskania dobrej pracy na etacie, dobrze wynagradzanej, nie ma ludzi o tym profilu wykształconych. I to samo jest w strefie. Jest duże zapotrzebowanie na określone zawody i to chcemy przywrócić. Tu kolega Zygmunt z naszej inspiracji pracuje i wierzymy, że efekty tego będą. A nie martwi Was na przykład duże zadłużenie Wałbrzycha? Takie historyczne wręcz. Panie redaktor, zadłużenie w tej chwili można by rozpatrywać w różnych kategoriach. Dług jest niebezpieczny dla tego, którego nie stać na spłatę, lub dług został zaciągnięty na tak zwane przejedzenie. W tej chwili niestety, to znaczy bardzo dobrze się stało, że nowa ustawa o finansach publicznych uniemożliwia zadłużanie się na tak zwane przejedzenie, bo wydatki bieżące w każdej jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli nie mogą być finansowane z pożyczek, kredytów, obligacji lub jakichkolwiek innych papierów dłużnych. Natomiast jeżeli się jednostka chce rozwijać, to ja przyznam szczerze, no nie znam nawet w skali mikro, jeżeli ktoś buduje dom, chce remontować i modernizować mieszkanie, to bardzo rzadko się spotyka, że robi to z pieniędzy z konta, a nie z kredytu. Kredyt nie jest groźny. Kredyt tak długo, jak długo jest możliwość jego spłaty, to jest prorozwojowy. I nie jest prawdą, że ci, co nie mają kredytu, nie mają zadłużenia, to powinni być pokazywani jako pozytywne przykłady. Najczęściej to są już jednostki, które mają bardzo zrujnowane budżety, niemożliwe do wygenerowania środków na spłatę zobowiązań, a absorpcja środków w tej chwili w kolejnej perspektywie do roku 2020 z Unii Europejskiej będzie wymagała udziału własnego. A udział własny to absolutnie w większości środki pochodzące z kredytu, bardzo często... Mamy jeszcze zdolność kredytową? Tak, Wałbrzych ma jeszcze zdolność kredytową, ponieważ indywidualny wskaźnik zadłużenia, jaki wynika z nowej ustawy o finansach publicznych, ten słynny artykuł 243, pozwala jeszcze na zadłużanie się, ponieważ istnieje jeszcze na określone lata rezerwa zdolności spłaty zadłużenia, bo cały problem w tej chwili polega na tym, jaką kwotę możemy w ciągu roku przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań w stosunku do dochodów okołu. Wałbrzych stać. Krytycznym momentem jest... A wykonanie budżetu? Wykonanie budżetu można by patrzeć na to też w różnych kategoriach.
ponieważ wykonanie za pierwsze półrocze nie we wszystkich wskaźnikach jest relatywne do upływu czasu i pokrywające się 50 na 50. Wiele rzeczy dzieje się z pewną dynamiką. Zachodzą sytuacje i procesy, których dopiero efekty i skutki finansowe będą w drugim półroczu lub teraz jest różne tempo poziomu dochodów do budżetu, chociażby wynikające z terminów płatności. Czyli sądzi Pan, że w te dwa miesiące, które nas dzielą od końca roku, jesteśmy w stanie to wszystko nadrobić? Że Wałbrzych będzie w stanie wykonać budżet w sposób zadowalający. No, nie chcę przesądzać, że w 100% w stosunku do planu, ale jestem przekonany, że nie będzie żadnych zagrożeń wynikających z tego faktu. To z czego wynikają te zarzuty opozycji? Bo jak Pan wie, bije opozycja na alarm, Wałbrzych taki bardzo zadłużony i nie będzie z czego spłacać. Panie redaktorze, Szanowni Państwo, opozycja ma prawo i wręcz obowiązek krytycznego patrzenia na procesy zachodzące, a szczególnie z tej sfery finansowej. Nikt tego tutaj nie ma zamiaru ani ograniczać, ani komentować w sensie uprawnień. Ja tylko bym chciał, żeby opozycja, informując o tych zjawiskach i sytuacji finansowej, budżetowej miasta Wałbrzycha, właściwie to skomentowała. Wyciągała właściwe wnioski. Nie na zasadzie epatowania i straszenia mieszkańców, że mamy 156 milionów w tej chwili deficytu i kredytu i to jest już przerażające, bo nie będziemy w stanie tego spłacić. Ja twierdzę, że będziemy to w stanie spłacić i gdyby opozycja powiedziała, że owszem, że te 156 milionów może być problemem w sytuacji, gdybyśmy się znaleźli w sytuacji niemożliwości spłaty tego, byłby to poważny problem. Cały czas istnieje możliwość spłaty tych zobowiązań. Powiem więcej, ponad 350 milionów wydatków majątkowych w tej chwili w mieście powoduje sytuację taką, że praktycznie miasto jest budowane od nowa. I to jest efekt właśnie tych 156 milionów kredytów i pożyczek wyemitowanych obligacji, jak również w ten sposób pozyskanych dodatkowych źródeł finansowania, zewnętrznych źródeł, środków, ponieważ te pieniądze zadziałały jako katalizator, jako udział własny, pozwalający na pozyskanie do budżetu kolejnych środków na inwestycje. Można by na przykład, Szanowni Państwo, traktować jeszcze tego typu zobowiązania i ten budżet w sytuacji, gdyby były zagrożenia, tak jak to być może gdzie indziej się dzieje, na takiej zasadzie, że są środki, zaciągnięte zobowiązania w systemie tak zwanego prefinansowania, że jest to zaciągnięte zobowiązanie krótkoterminowe na zobowiązanie, na udział własny, potem przychodzą pieniądze te, które w wyniku aplikacji na wniosku zostały przyrzeczone i wpływają do budżetu. I tu jest bardzo często właśnie sytuacja taka, że gminy postanawiają te pieniądze przeznaczyć na spłatę już zaciągniętych zobowiązań i wówczas to zobowiązanie globalne spada. U nas też by spadało, gdybyśmy w ten sposób traktowali, ale mając jeszcze tę rezerwę możliwości zaciągania zobowiązania, powodujemy w mieście sytuację taką, że te pieniądze, które przyszły na z zewnętrznego źródła finansowania i mogłyby pójść na obniżenie zobowiązań ogółem, to generują kolejne inwestycje. Przykład te 6 milionów, które przyszły na dofinansowanie przebudowy i modernizacji ulicy Wysockiego. Zewnętrzne pieniądze. Mogłyby obniżyć o 6 milionów. Kolejne też mogłyby obniżyć. Nie byłoby 150 parę milionów, byłoby 120, 130, a być może około 100 milionów w ten sposób zobowiązania w mieście. Ale te pieniądze poszły na dodatkową inwestycję w przebudowę i modernizację ulicy Sikorskiego. Na dodatkowy pas, ten tak zwany zachodni pas drogi, który można było z tych pieniędzy zrealizować. I to są te efekty i te zadania, które jeżeli byśmy tak tłumaczyli w taki sposób mieszkańcom, to myślę, że nie byłoby to na rękę opozycji. Ale taka jest prawda. Chcemy czy nie chcemy, Szanowni Państwo, efekty takiej działalności w mieście widać.
Panie Zdzisławie, ja oczywiście życzę Państwu, żebyście wygrali te wybory i weszli do Rady. Trzymam za Was kciuki. Dziękuję bardzo Panu za przybycie do studia. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z Panem Zdzisławem Dobrowolskim, który reprezentuje Komitet Wyborczy pod nazwą Lepszy Wałbrzych. A Panie Dyrektorze, jeżeli jeszcze można na zakończenie, to absolutnie bardzo. Nie w ramach kampanii wyborczej, ale takiego mojego tu odniesienia się do rodzaju charakteru proszę spotkania. Bardzo. Chciałbym poprosić Państwa o dokonanie wyboru listy 12, numer 12. Tam naprawdę są najlepsi z najlepszych bezpartyjni kandydaci do Rady Miejskiej Wałbrzycha. Bardzo proszę o głosowanie na listę numer 12. Dziękuję.